Niech pan się jeszcze zastanowi. Daję panu minutę. Zemsta jest rozkoszą bogów. Jak nie zniszczę kilku ludzi, to nie siadam do obiadu. Nie mam wtedy apetytu. Jakieś piosenki, czy jakiegoś... Memów może. Czy czegoś tam z tym właśnie. Okazuje się, że ta postać zyskała jakieś takie drugie życie, bo to przecież już 5 lat temu w serial. 5 lat z okładem zakończył swój żywot, więc... A skąd pani to wie? Przeprowadziła się pani do Starej Wiosny? Nie, nie przeprowadziłam się, ale mam tam znajomą. 2 godziny siedział u pani Liwskiej. A co? Może na kolędzie? Tak długo? Mam pani coś pokazać? Natomiast ludzie bardzo, telewizja ma to do siebie, że ludzie potem utożsamiają aktora z postacią. No, nie jest to najbardziej fortunne, ale to się bardzo często zdarza. No co nic nie mówicie? Nie podoba wam się? Jak ksiądz, no to się w ogóle ten pomysł księdza nie podoba. Taki grób pański to już był u nas nieraz. Mnóstwo było rzeczy, które nie tłumaczyły się, a ten scenariusz był. Przecież my aktorzy podpisujemy umowę na temat scenariusza. Nikt, sądzę, z kolegów nie był świadomy tego, że mu poszatkują i dlaczego. To mnie? Tak. No. A co się porobiło? No właśnie. Co? Co ksiądz pyta, bo ja nie wiem. Naprawdę? A co? Skarżył ktoś? Ten stosunek do rodziców, do pierwszych twarzy, z którymi spóźniliśmy, to jest ta miłość, która potem się może, powinna się przenosić na brata, siostrę. Sorry, że wchodzę bez pukania, ale ile miałam czekać? Miałeś mnie zaanonsować. Pani do mnie? Mr. Tratch, I presume. Słucham? Ja cytuję. Jakie spędzasz? Przy kominku w domu z przyjaciółmi, czasami coś pichcąc, czasami oglądając na przykład Azja Express. Tak się też zdarza.